jak się czyta o tobie, to siatkówka właściwie była dyscypliną, na którą zostałaś skazana. Mama, siostra Magda starsza, ale nie miałaś czasami ochoty się zbuntować, że nie, ja nie będę siatkarką. Znaczy nikt mi nie narzucał, że mam trenować siatkówkę, akurat miałam wolną rękę. Przez kilka lat też na przykład grałam w inne gry, bo byłam przecież w publicznej szkole, więc tam jak były jakieś zawody, to od razu biegłam z chęcią. Później jednak no, wygrała siatkówka, bo w tym się najlepiej czułam. I myślę, że do tej pory też bym tego nie zmieniła. A dlaczego się właśnie w tej siatkówce dobrze poczułaś? Bo to był talent, czy taki efekt pracy tego, że mogłaś podpatrywać i słuchać rad mamy i podpatrywać siostrę Magdy i było ci w związku z tym łatwiej? Czy wprost przeciwnie, że one jednak zawieszały wysoko poprzeczkę i ty musiałaś zawsze dążyć do tego, żeby im dorównać? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie, no na pewno jakieś wyzwanie dla mnie było, aby dorównać siostrze w pewnym momencie, ale też chciałam się skupić na sobie i na tym, żeby być dobrym po prostu w tym, co robię. Strasznie nie lubię, jak popełniam błędy, więc sama się napędzam do większej pracy. No i myślę, że to jest taka odpowiedź na to pytanie. Czy właśnie te błędy, o których mówisz, które pewnie są nieliczne, ale one cię irytują i pojawiają się łzy złości, czyli tak zaciskasz zęby i z uśmiechem sobie myślisz tak, jeszcze 2-3, a może 223 próby i już będzie perfekcyjnie? No ciężko powiedzieć. Każdy sportowiec myślę, że nie lubi widzieć swoich błędów. Osobiście jak robię kilka pod rząd błędów, no to tam się lekko denerwuję na siebie, ale też starsze koleżanki teraz mnie podbudowują i pokazują, jak powinno sobie z tym radzić. Myślę, że każdy sportowiec sobie radzi osobiście z błędami, z podejściem do dalszej pracy. A co ci koleżanki podpowiadają w takich sytuacjach? Czy cię ganią, czy raczej podnoszą na duchu i mówią: Paulina, no wcale nie jest tak źle, tylko należy troszkę do tego się przyłożyć. Nie, no po prostu mówią, że nie przejmuj się, następna i po prostu się poprawisz. Wiadomo, tam czasami trzeba krzyknąć, żeby zacząć dobrze pracować na boisku, ale myślę, że w pozytywnych słowach mi pomagają. Wspominałaś o tym, że uprawiałaś różne dyscypliny sportu. Czy uważasz, że właśnie to, że miałaś tę sposobność, żeby próbować sił w różnych grach zespołowych, to procentuje teraz, że ty lepiej rozumiesz zespołowość w siatkówce? Kiedyś się zastanawiałam, czy dałabym radę w indywidualnym sporcie. I nie dałabym rady. Nie wytrzymałabym chyba z samą sobą. Cieszę się, że akurat wybrałam sport zespołowy, bo jednak charaktery, które się spotyka i nie są takie same, pomagają w tym, aby stworzyć dobrą drużynę. Więc na pewno bym tego nie zmieniła. Skoro mówisz o tych charakterach, to jak uważasz, jak powinien być zespół dobrze skomponowany? Jaka powinna być proporcja pomiędzy dziewczynami, które są obdarzone ogromnym temperamentem, a dziewczynami, które jednak dają taki spokój w drużynie? To tak pół na pół, czy jednak proporcje powinny być po której stronie zwiększone? Ciężko to powiedzieć, ponieważ tak naprawdę można mieć 5 z mocnym charakterem, ale mogą się nie lubić i po prostu z tego nic nie będzie. No na pewno nie może być 5 milczków na boisku, bo no, wtedy się też na pewno nie wygra. Ale myślę, że to podejście i wytrenowanie takich umiejętności pomiędzy drużyną i dogadywanie się najbardziej nad tym. A ty należysz do tej grupy bardziej milczącej, czy do tej grupy, która jest tak zwanymi gadułami? Raczej do tej drugiej grupy.
Jeśli miałabyś sobie postawić cele sportowe, to jaką byś miała gradację? Co byś chciała osiągnąć w swojej karierze sportowej w pierwszej kolejności? Myślę, że każdy sportowiec chciałby medal olimpijski. Jako pierwsze na pewno chcę wejść w dorosłą siatkówkę. Dobrze, chcę grać, chcę się pokazać, zdobywać medale i mam nadzieję, że moja przygoda z seniorską siatkówką w reprezentacji jeszcze trochę potrwa. Też sobie tego życzymy. Oczywiście życzymy sobie tego, aby twoje olimpijskie marzenie się ziściło, bo to będzie nasza wspólna radość. No i przede wszystkim życzymy zdrowia, bo akurat dla sportowców to jest kluczowa kwestia. Tak, dziękuję bardzo.